Witam! Doczekaliście się, najciekawsza część filmu. Może lekki clickbait poleciał, bo niedosłownie utopiłem KTM-a. Było no dosyć mocno w bagnie, więc w sumie można to tak nazwać, ale... Generalnie pojechałem po gogle kolegi, bo kolega zgubił. Ja co chwilę mijałem, więc wiedziałem, gdzie one leżą. Miałem też wystartować w klasie amator. Tam już amatorzy przejeżdżali przez Tor Pro, no to jeszcze miałem czas, żeby wziąć te gogle i wrócić na start. Patrzę, no tutaj nie ma tych gogli, właśnie one tu leżały, no to stwierdziłem, dobra, jak nie ma gogli, no to co, skracam sobie tor. No bo przecież muszę jak najszybciej tam dojechać, żeby się nie spóźnić dla tych amatorów. No i tekstury się zlały, nie? Tekstury wyglądały tak samo. No ale wnętrze inne, tak? Liczy się środek, a nie tekstura. Akcja zakończyła się powodzeniem. Był kład, który próbował wyciągnąć, niestety się też zakopał. Więc próbowaliśmy wyciągnąć kładem i cztery osoby ciągnęły za linę i dwie za motor. No to finalnie było tak, nie wiem, z 7 osób około zamieszanych w całą akcję chyba. Może trochę więcej. Nie pamiętam, nie liczyłem. Do zobaczenia.